Maciej Wolny, witam państwa bardzo serdecznie w programie Co w Sporcie na antenie telewizji w Polsce.pl. Dzisiaj jesteśmy dla państwa z takim podsumowaniem tego, co spotkało drużynę, reprezentację Polski w piłce nożnej, selekcjonera Paulo Souzę w trzech pierwszych spotkaniach eliminacji Mistrzostw Świata. Czy trenera Paulo Souzę możemy już oceniać, czy też nie? I czy taka ocena w ogóle po tych trzech pierwszych spotkaniach ma sens? Czy kontuzjowany Robert Lewandowski, który przecież nabawił się tego urazu w spotkaniu z Andorą, pobije słynny rekord Gerda Müllera 40 bramek w jednym sezonie Bundesligi? No to wszystko znaki zapytania. Być może pewne odpowiedzi poznamy właśnie w naszym programie. O tym porozmawiam z moimi państwa gościem, którym jest Daniel Kaniewski, menadżer sportowy. Danielu, witam cię serdecznie, dzień dobry. Dzień dobry, witam ciebie, witam państwa. No i zaczynamy nasze podsumowanie od przypomnienia sobie, jakie były wyniki tych spotkań, pierwszych trzech spotkań reprezentacji Polski. 3-3 z Węgrami, czyli tutaj remis, 1 punkt, 3-0 z Andorą, 3 punkty wywiezione, no i niestety porażka z Anglią, 1-2 reprezentacji Polski. Tutaj ten wynik widzimy na profilu Łączy Nas Piłka na Twitterze, 2-1. Ta porażka boli, do tego odniósł się również Wojciech Szczęsny, mówiąc po tym spotkaniu, no że jest ten niedosyt po spotkaniu z Anglią, ale myślę, że ten niedosyt jest również po tych trzech spotkaniach, bo 4 punkty w rezultacie po tych meczach zdobywa reprezentacja Polski. Z jednej strony źle nie jest, ale mogło, wydaje się, być lepiej. Jak ty uważasz? Tak, oczywiście. Uważam, że mogło być lepiej. Uważam, że byliśmy w stanie zdobyć tą minimalną 5 punktów, bo uważałem, że jesteśmy w stanie 6. Wiedziałem, że będzie bardzo ciężki mecz z Anglikami. O wiele więcej spodziewałem się po meczu z Węgrami, gdzie byłem niemile zaskoczony. No ale też jestem zaskoczony grą Węgrów, bo nie pokazali tak słabego futbolu. Zagrali na gdzieś tam na swoim poziomie, jak z najlepszych czasów, i uważam, że akurat Węgrzy pokazali się bardzo dobrze. Jeżeli chodzi o nas, o Polaków, no to wypadliśmy tak, jak wypadliśmy. Zdobyliśmy 4 punkty. Uważam, że to jest o ten jeden punkt za mało. No właśnie, jeden punkt za mało. Myślę, że zdecydowanie w spotkaniu z Anglikami można było ten remis jeszcze gdzieś uratować. Nawet w pewnym momencie przecież myśleliśmy, że reprezentacja pokusi się o coś więcej niż remis, że to reprezentanci Polski zdobędą bramkę, dobiją rywala, pokażą swoją moc na Wembley. No tak się jednak nie stało, a szkoda, bo wydaje się, że Anglia też nie pokazała jakiegoś takiego niesamowitego futbolu. Były te przyspieszenia, ale one też w kontekście Anglików, no, pokazywały bardzo dużo problemów później w obronie, które wykorzystała reprezentacja Polski. Ale jeżeli o problemach w obronie mowa, no to wracamy oczywiście do reprezentacji Polski, bo te trzy spotkania są w gruncie rzeczy bardzo ciekawe. Bardzo wiele pokazują na temat reprezentacji Polski, szczególnie spotkanie z Węgrami, szczególnie spotkanie z Anglią, gdzie pierwsze 50-60 minut to było takie bardzo bojaźliwe rozgrywanie tej piłki. Nawet trudno powiedzieć rozgrywanie piłki, bo często po prostu polska drużyna musiała o tą piłkę walczyć. Przyglądanie się temu, co rywal robi. Po tych 50-60 minutach następowała zmiana, pojawiały się nowe nazwiska na boisku i nagle mieliśmy inną drużynę. Drużynę, która potrafi grać piłką, potrafi grać z pierwszej piłki, potrafi szybko podejść pod rywala, stworzyć jakąś fajną akcję, zagrozić rywalowi, no i strzelić bramkę. Kolejna rzecz, którą ja tutaj dostrzegam, no to jest to, że przy takiej fajnej grze, przy wyrównaniu, załóżmy, doprowadzeniu już tego wszystkiego, tego spotkania jednak na korzyść, powiedzmy, wizualnie, i jeżeli chodzi o wynik dla reprezentacji Polski, to znowu tracimy gola. Coś jest tutaj nie tak z obroną w kontekście reprezentacji Polski. No też warto zauważyć, że trener Paulo Souza cały czas rotował tym składem. Trudno powiedzieć, jaka może być pierwsza jedenastka, na kogo Paulo Souza chce postawić, jak ustawić drużynę. Jak ty to widzisz? Bo ja myślę, że takie eksperymenty, no, teraz musiały być. Paulo Souza, to były jego pierwsze spotkania z drużyną. Musiał ten teren zbadać, a mogła być szansa chociażby podczas Ligi Narodów, wtedy bez ciśnienia na takie eksperymenty, no ale wtedy cały czas trenerem był Jerzy Brzęczek. Tak, Jerzy Brzęczek, i myślę, że nie było jeszcze takiego konfliktu między
byłym trenerem, a zawodnikami reprezentacji Polski. Jeżeli chodzi o grę obronną, o mecz z Anglikami, to może zacznijmy od tego, że tak słabo grających Anglików ja dawno nie widziałem. To jest pierwsza sprawa. Druga sprawa, trener niestety eksperymentował. Trener widział inne rozwiązania. Trener był troszeczkę w trudnej sytuacji. Przypomnijmy, że nie było bardzo dobrze grającego Klicha w Premier League ze względu na koronawirusa, jak i Piątkowskiego. Chociaż był to mecz z Armenią, to uważam, że ten Piątkowski na pewno by się przydał. Musieliśmy skorzystać z Helika, który tak naprawdę był niesamowicie stremowany. Widać było nawet przy tym faulu, czy ten faul był, czy by nie był. Prawdziwy obrońca reprezentacji nie powinien się tak zachować, tak jak się zachował Helik, bo zachował się jak junior, wykorzystali to Anglicy. Był podyktowany rzut karny i myślę, że od razu straciło widowisko gry na tym, chociaż byliśmy niesamowicie słabi w pierwszej połowie. Jeżeli chodzi o grę obronną, no to tutaj trzeba powiedzieć, że bez Glika nie wyobrażam sobie reprezentacji. I tutaj może taką ciekawostką dla kibiców powiem, że pierwsze wyjście zawodnika, można powiedzieć, naszego zmiennika, kapitana reprezentacji Polski, Roberta Lewandowskiego, było spowodowane też tym z moich wiadomości, że po prostu Kamil może nie widzi się w grze troszeczkę bardziej wysuniętego obrońcy do przodu. I on to sugerował trenerowi. Trener powiedział, że no panowie, tutaj nie ma miękkiej gry. Jeżeli komuś się coś nie podoba, stawiam na innego. No ale po 45 minutach jednak meczu z Węgrami widział, że brak Glika w obronie to jest... No właśnie, po tych minutach na boisku Kamil Glik mógł do selekcjonera podejść i powiedzieć, ty stawiasz na mnie. Nie może być inaczej, bo brak Kamila Glika pokazał, że nie ma wtedy pewności w tej obronie. Nie ma takiego spokoju. Kiedy Kamil Glik się na boisku pojawiał, to ten spokój wracał, więc to pokazuje, jak ważnym ogniwem w reprezentacji, szczególnie właśnie w defensywie, jest Kamil Glik. Tak, oczywiście, ale co powiem, myślę, że to na Kamila zadziałało dodatkowo. Być może ten zawodnik tego potrzebował. Podobna sytuacja była z Krychowiakiem. Jeżeli ktoś mi powie, że ten zawodnik źle wypadł w tych trzech meczach, ja się nie zgadzam. To samo dotyczy się Krychowiaka. Tak samo jak Kamil Glik po powrocie z reprezentacji dwa dni później strzela bramkę, jest wiodącą postacią swojego zespołu klubowego. I tak samo dotyczy się to zawodnika Ligi Włoskiej i tak samo się to dotyczy zawodnika Ligi Rosyjskiej. Jeden i drugi po prostu zostali man of the match, można powiedzieć. Zagrali bardzo dobre mecze. No właśnie, chcecie tutaj zapytać w tym kontekście, czy nie jest trochę tak, że na pewno na plus można oddać Paulo Sousie atmosferę, jaką potrafi wokół drużyny stworzyć? To jest pytanie z mojej strony do ciebie. Jakie ty odbierałeś sygnały od zawodników reprezentacji, od osób z reprezentacją związanych? Jaką atmosferę wytwarza Paulo Sousa? Bo ja, obserwując to, co się działo na boisku, kiedy zawodnicy wychodzili na konferencjach prasowych, no miałem wrażenie, że jednak ci zawodnicy czują, że są we właściwym miejscu, we właściwym czasie i z właściwą osobą u steru, czyli właśnie Paulo Sousa. Jest to bardzo inteligentny człowiek. Nie ośmielę się powiedzieć, że kupił was, dziennikarzy, bardzo swoją inteligencją. Dlaczego? Dlatego, że po każdym pytaniu, jak zauważyłeś na konferencjach prasowych, dziękował, potrafił być bardzo życzliwą osobą dla wszystkich osób na konferencji prasową. Z nikim się nie kłócił, do nikogo nie odpowiadał z jakąś taką nutką po prostu zawiści. Był zawsze inteligentny, potrafił się zachować w każdej sytuacji. Bardzo dobrze rozmawiał w języku angielskim, gdzie to można podkreślić. Bardzo dobra komunikatywność między dziennikarzami, jak i zawodnikami. Zawodnicy, owszem, powiem, że od razu trenera polubili. Ale widać, że ma charakter ten trener. I ma charakter. Wszyscy jego chwalimy po meczu z Anglią, czego ja bym nie zrobił. Nie trafienie, nie danie grania Jóźwiakowi na prawym skrzydle od początku tego meczu, to był największy błąd. Ten chłopak palił się do gry, widać było to po prostu po zrobionej zmianie. No ale z drugiej strony też były zarzuty wobec Jóźwiaka po spotkaniu z Andorą, że takie memy się pojawiały, nie masz pomysłu na rozegranie piłki, podaj do Jóźwiaka i do środku. I tak jakby no, w meczu z Andorą rzeczywiście Kamil Jóźwiak no, miał pewien problem z takim trochę innym rozegraniem, poszukaniem jakiegoś driblingu, wbiegnięcia w środek może również, no coś innego niż te dośrodkowania, bo w pewnym momencie ja już tak mówię,
sobie, o, będzie podanie do Jóźwiaka, będzie dośrodkowanie. Trochę może narzekam, no nie ja grałem na tym boisku, no trudno mi tutaj oczywiście się również wcielić, wczuć w zawodnika, no ale było widać, że nie było w meczu z Andorą, z tym teoretycznie słabszym przecież przeciwnikiem, no takiego pomysłu i takiej swobody w rozegraniu, jakbyśmy tego oczekiwali, więc być może trudno było oczekiwać tego również w spotkaniu z Anglią. Nie, wcale nie. Uważam, że Kamila Jóźwiaka stać na dużo. Pokazał to na samym początku meczu z Holandią, który oglądaliśmy z zeszłego roku. Pokazywał to w meczach z Węgrami. Również po wejściu pokazał to w meczu z Anglią. Akurat Kamil Jóźwiak jest taką osobą, która nam pasuje na takie mecze o stawkę. Jest bardzo dobrym zawodnikiem, ma bardzo dobre rozwiązania, ma bardzo dobry dribbling, jest szybki. To jest dla mnie taki Kuba Błaszczykowski. Taki... No właśnie tego porównania chciałem użyć i zapytać tak króciutko, czy uważasz, że Kamil Jóźwiak powinien być podstawowym zawodnikiem jedenastki Paulo Souzy? Tak, powinien być podstawowym to zawodnikiem. Idziemy do kolejnego tematu, aspektu pozytywnego, który myślę można wyciągnąć po tych trzech spotkaniach reprezentacji Polski, to to, że Paulo Souza potrafi reagować na to, co dzieje się na boisku. Po jego reakcjach, po zmianach, które wprowadzał, zazwyczaj ta gra, już o tym wspominałem, wyglądała zupełnie inaczej. No i w jednym spotkaniu można by było powiedzieć, że to pewien przypadek czy fart, jeżeli chodzi o właśnie to, co dzieje się na boisku, no ale tak wyglądała gra reprezentacji w trzech spotkaniach. Były zmiany, coś się zaczynało innego dziać na boisku, więc można chyba założyć, że Paulo Souza rzeczywiście na to, co dzieje się na boisku, potrafi w odpowiedni sposób reagować. Tak, potrafi reagować, widać, że te zmiany są dobre, widać, że potrafi ułożyć zespół, tylko też ja tutaj, tak jak powiedziałem, nie będę bronił trenera, tak? Nie będę bronił trenera, który tak naprawdę miał trzy ważne występy w reprezentacji. Zadaję sobie pytanie sam czasami, czy trener nie robi te zmiany też... bo liczył na łatwe 5 punktów w tych trzech meczach co najmniej, tak? Na łatwe. Troszeczkę Daniel, może się... oceniłbyś dzisiaj Paulo Souzę? Wystawiłbyś mu ocenę? Jeżeli tak, to jaką? A jeżeli nie, to czy twoim zdaniem jest sens oceniać dzisiaj selekcjonera? Nie ma sensu oceniać dzisiaj selekcjonera. Selekcjoner jest za krótko z nami. Przypomnijmy sobie, Adam Nawałka był naprawdę... już po dłuższym stażu, kiedy ta reprezentacja zaczęła grać. Tutaj może kibiców uspokoję, bo pomysł jakiś ten człowiek ma. I zadam teraz pytanie nawet i tobie, czy też nie uważasz, że troszeczkę eksperymentuje, bo co mnie najbardziej zabolało? Zabolało mnie to, że to jest kolejny trener, który z Piotrka Zielińskiego nie potrafi wyciągnąć tego, co on robi w klubie, bo w klubie tak jest to inny zawodnik niż w reprezentacji. Nie możemy powiedzieć, że gra z innymi zawodnikami, bo Robert Lewandowski wykonuje tak zwaną syzyfową pracę, wracając się, Danielu, prawda? Goni nas czas. Za moment końcowy gwizdek naszego spotkania. Ja chcę o Roberta Lewandowskiego jeszcze zapytać, bo przecież ta jego kontuzja z Andorą no, spowodowała u wielu kibiców to, że stanęło te piłkarskie serce. Baliśmy się o to, co się może wydarzyć. Najpierw to spotkanie z Anglią. Tu się okazuje, że Robert Lewandowski może pauzować nawet miesiąc. Czy ty wiesz, kiedy Robert Lewandowski wróci do gry? No i czy może być zagrożony właśnie ten plan, być może, no taki plan w cudzysłowie, pobicia rekordu Gerda Müllera w Bundeslidze, 40 bramek w jednym sezonie. W tym momencie Robert Lewandowski ma 35 goli na swoim koncie. Do końca sezonu Bundesligi jeszcze 7 kolejek. Czyli najpierw, kiedy Robert Lewandowski wróci, a później informacja od ciebie właśnie na temat tego rekordu. Czy uważasz, że jest zagrożony? A tutaj też informacja ciekawa. Właśnie dzisiaj, dokładnie 2 lata temu, w meczu z Borussią Dortmund, Robert Lewandowski strzelił 200 goli w Bundeslidze. Danielu. Tutaj może powiem dla państwa, aby była to jakieś uspokojenie. Robert Lewandowski czuje się dobrze. Robert Lewandowski wraca po kontuzji. Robert Lewandowski wystąpi 13 lub 17 kwietnia już w meczu. Jestem tego wręcz pewien w 100%. 13 kwiecień, co to jest za data? To jest data rewanżowego meczu z Paris Saint-Germain. 17, to też zależy, jak się ułoży pierwszy mecz, który jest jutro, tak? Jak zagrają Bawarczycy. A druga sprawa, 17 kwiecień, to też jest bardzo ważna sprawa, bo Bayer gra z Wolfsburgiem. Już w 100% ten zawodnik będzie przygotowany na pewno na ten mecz. A przypomnę, że z Wolfsburgiem w 23 występach w Bundeslidze, w 20 występach w Bundeslidze 23 bramki strzelił Robert Lewandowski. I to napawa dobrym optymizmem. I ja wierzę, że ten rekord Gerarda Müllera 40 bramek zostanie pobity. No ja też wierzę, też za to trzymam kciuki. Myślę, że wystąpienie Roberta Lewandowskiego w meczu z Paris Saint-Germain 30 kwietnia
kwietnia, 13 kwietnia będzie zależało od tego wyniku tego pierwszego spotkania i pytanie właśnie, czy w tym drugim będą trenerzy chcieli ryzykować, jak się będzie sam zawodnik czuł, też nie wiadomo, no, ale na pewno chcemy już Roberta Lewandowskiego na boisku zobaczyć, żeby bił te kolejne rekordy. Danielu. Jeszcze tylko chcę powiedzieć, żebym bardzo bronił lekarzy polskich tutaj, nawet wypowiedzi prezesa Zbigniewa Bońka, gdzie lekarz Jaroszewicz powiedział, że będzie to 10 dni kontuzja. Tak, tak jak powiedziałem, dzisiaj mija 9 dzień i zawodnik czuje się dobrze, więc uważam, że... Danielu, sędzia nam... Lekarze, jak mówią Niemcy. Sędzia nam trochę czasu doliczył, ale już musimy kończyć definitywnie nasze spotkanie. Dziękuję ci bardzo serdecznie za rozmowę. Daniel Kaniewski, menadżer sportowy z podsumowaniem spotkań reprezentacji Polski w eliminacjach Mistrzostw Świata. Był moim i państwa gościem. Dobrego dnia ci życzę. Państwu również i zachęcam oczywiście do pozostania z gorącymi pytaniami na antenie telewizji w Polsce.pl. Do zobaczenia.